Więc dlatego nie było wtedy rozmów, a też spotykamy się z sytuacją, gdzie jest to sesja nadzwyczajna, wrzuciliście to jak ochłap na koniec i po prostu nie mamy tego policzonego, chciałbym po prostu wiedzieć. Możemy właśnie... Ja jeszcze... Czyli głosujemy nad... Ja chciałem powiedzieć jeszcze Panie Robercie, że tu jest napisane ile jest. Tak, to składnikowo. Składnikowo, ale to łatwo policzyć, naprawdę. A wierzę, że jest Pan inteligentny. A kwota wyjściowa Pani Rady Buda? Proszę? Kwota wyjściowa? Ma Pan 6 tysięcy złotych? Na miłość boską, rzuciliście mi papiery przed chwilką. Teraz chcecie, żebym wyciągał kalkulator, liczył. Czy nie można odpowiedzieć, ile będzie zarabiał? Panie Rady Buda, skoro Pan liczy, proszę policzyć. A ile zarabiał teraz? A ja sprawdzę, czy to jest dokładnie tyle samo zarabiał. A ile teraz zarabia też w ale to proszę policzyć. Inaczej, jest tak prawdziwy, proszę. Ale Robert, ja nie muszę wiedzieć ile jest, bo widzę, że jest 6 tysięcy plus 2100, do tego 20 miesięcznego i 40 miesięcznego wynagrodzenia. Trzeba to powiedzieć inaczej. Konkretnie? Nie wiem dokładnie, bo ci nie policzę. Czy to jest mniej niż na czynnik? No. Nie, powiem ci inaczej. Ja nie będę wnikał do tego, czy jest mniej, czy jest więcej, powiem ci. Należy się i koniec. Dobrze, tylko że cały problem tkwi w tym. My się od pół godziny kłócimy, a wystarczyło wstać i powiedzieć 7800, 8400, 3900. Robert, uchwały, przepraszam, są tak przygotowywane i za twojej kadencji również tak. Ale chciałem ci przypomnieć. Na komisję. Chciałem ci przypomnieć, jeśli że za twojej kadencji... Poczekaj, jeśli by radny zapytał mnie, ile konkretnie, to jest to zawsze bym odpowiedział. Tak samo starosta Koliński by odpowiedział. Bo nie widzimy przyjemności z tym, żeby się kłócić o takiej decyzji. Ale co, za dwa tygodnie można podjąć świadomie decyzję. Głosujemy nad podwyżką i tyle. Tak? Przejdźmy do głosowania. Szanowni radni, tak słucham tej dyskusji już od pół godziny o podwyżce, nie, albo o przywróceniu. Podwyżce. Dla pana starosty Wysockiego, no ale nikt się nie spytał pana starosty, czy on to przyjmie. Bo może być tak, że on powie, on nie chce tej podwyżki. Dopiero wtedy będzie awans. A jeszcze trzeba się nad tym dobrze zastanowić, czy bez spytania się pana starosty, czy przyjmie, czy ewentualnie mamy prawo taką uchwałę podjąć. Panie radny, to pytanie, tak? Bo nie chcę. Nie pan, panie starosta? Wyraźnie głosowanie swoją wolę. To może samo nas odpowiedzieć. Jak jest koniec poprzedniej komisji sesji, to was nigdy nie ma, zostaje sam. A teraz będziecie za niego odpowiadać. Proszę. Szanowni Państwo, ja chciałem tylko przypomnieć, że kłócimy się już drugi rok. Za chwilę będzie druga rocznica. Cały czas się kłócimy, cały czas wytykamy. Panie starosto, raz panu dałem podwyżkę, raz panu zabrałem. Teraz zamierzam panu przyznać tą podwyżkę tylko dlatego, aby nastąpiło dobro w tej radzie i w tym powiecie. Ja myślę, że podwyżka, duże pieniądze zmobilizują pana do tego, że będzie pan efektywniej pracował. Również nie zapomni pan, panie starosto, nie zapomni pan o swoich współpracownikach. Pan dostanie dużą podwyżkę. Pracownikom też się należy. I myślę, że wszystkich radnych, bez wyjątku, będzie pan traktował na równi. Że te pieniądze, które pan otrzyma, to otrzyma pan dzięki radnym. I życzyłbym sobie, aby atmosfera w tej radzie była naprawdę bardzo pozytywna. Szanowni Państwo, ile żeśmy pieniążków już stracili ze środków zewnętrznych? Przed nami 2 lata. Zróbmy 2 lata zgody, panie starosto, za tą podwyżkę i razem spróbujmy pracować. Dziękuję. Takie pytanie do pana radnego. To co się panu zmieniło w ciągu ostatnich miesięcy? Jak niedawno pan chciał odwoływać pana starostę, a dzisiaj pan chce dać mu podwyżkę. Dobrze. Panie radny, żeby chował tak cudowna, nie. Ja chcę współpracować, żeby współpraca była dobra, nieagresywna. Nieagresywna. Ja lubię usiąść do stołu z każdym człowiekiem, posiedzieć, porozmawiać, zjeść, nawet wypić jak trzeba. I dlatego jestem normalnym człowiekiem i nie jestem jakimś sprzedawczykiem. Ja nie mam żadnej funkcji tu w tej radzie, nie mam żadnych pieniędzy, nie pracuję w starostwie, a poza tym
pieniądze, które otrzymuję, 1050 zł, niestety ja już ich do końca kadencji nie mam. Ja je rozdałem. Rozdałem potrzebującym. I nikt mi nie zarzuci, że ja kurczę tutaj. Jak będę potrzebował, pewnie zwrócę się do starosty, to zawsze będzie to bardziej przychylnie spostrzeżone. Dziękuję. Nie ma pytań. Przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia starosty powiatu trzebińskiego, pana Waldemara Wysockiego? Proszę o podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, za 12, 7 przeciw, wstrzymujących 1, uchwała została podjęta. Kwestia jest, ja jeszcze mam takie pytanie, ponieważ dzisiaj, mogę Pani Przewodnicząca? Dużo uchwał nie zostało podjętych, może do Rady Narady Prawnego, czy teraz Pani Przewodnicząca może te same uchwały zwołać w pewnej sesji, wyznaczyć wtedy sesji poprzedzającej właśnie komisjami. Czy to może też być teraz wniosek? One de facto wracają do Biura Rady. Czy musi być znowu wniosek zarządu? Tak, będzie wniosek zarządu, sytuacja będzie podobna. A czy jeśli tym się daje, to wniosek i sesji. Czy może Pani Przewodnicząca teraz ogłosić? Były głosowane, to jest złożone. Ale my jako radni jeszcze nie wyznaczamy. Szanowni Państwo, proponuję zwołania komisji na godzinę 17 we wtorek. We wtorek na godzinę 17. I to zajęlibyśmy się między innymi Domem Dziecka i projektami uchwał na sesję, jako posiedzenie wspólne komisji. Tak. Pan Przewodniczący się zgadza z powiązaniem. Proszę. Zarząd Przewodniczący zwołanie sesji. Chodzi tu o budżet, bo to są pieniądze, które muszą płynąć do szkół i ta samorządowa, żeby to zrobić niezwłocznie, jak tylko Pani może. Zbliża się weekend 11 listopada. Myślę, że większość z Państwa wyjedzie, czy też proponuje sesję. Proszę. 11, 12, 13 czy 14? Poniedziałek czy wtorek? 11 święta. Dobrze, liczyło sobie na głos. To będzie 14. To wtorek, 15. Proponowałby wtorek, bo to tak nie poniedziałek. To będzie 15. Czyli to byłby wtorek 15 listopada na godzinę po i wcześniej byśmy zrobili komisję po tej sesji. Taka propozycja. Komisja i później sesja. Komisja by była we wtorek 17. Nie, komisja w ten wtorek. Czyli 8 byłaby komisja, o 17 wspólne posiedzenie komisji, a 15 o 17 sesja, tak? O komisja o 17. Tak, i sesja też o 17, tak? Czyli 8 o 17 wspólne posiedzenie komisji. 15 sesja o 17. Szanowni Państwo, żeby nie zmieniać, nie być gołosłownym, sesja zwykłym odbędzie się tak o godzinie 17, 15 listopada. Zamykam obrady 33. sesji. Dziękując Państwu za uwagę. Bardzo proszę. Bardzo proszę o uwagę. Mimo że jest sesja zamknięta,
raz jestem na sesji, bo tak słucham, co tu się dzieje zawsze i dalej bawicie z nich ze sobą, weźcie może się do roboty, i ja z drogami się zajmuję. Słuchałem właśnie tutaj wypowiedzi różne na te drogi, o tych drogach, którzy może i mądrze powiedzieli, którzy po prostu nie mądrze. I to, co się zrobili, przegłosowanie, że te pieniądze nie przejdą na inną drogę, to tak pies odrobnika. Bo te pieniądze i tak już nie będą zrobione, bo ten odcinek, te 500 metrów, nie zrobi się pan jemu 500 i 10 metrów. Nie, nie zrobi się, ale te pieniądze zostają dla gminy. Nie, te pieniądze zostają dla gminy. Nie zostaną dla gminy. Zapraszam pana na komisję na wtorek, na 17. Nie, ja nie, 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 nie,